Witaj w portfelu. Dzisiaj Gazeta Fakt opublikowała porównanie najniższych i najwyższych emerytur w Polsce. Chodzi o to, że niektórzy pracowali całe życie i teraz otrzymują najniższą emeryturę, a inni opływają w luksusach. Zasubskrybuj ten kanał i nie przegap najnowszego filmiku o zarabianiu i oszczędzaniu. Fakt informuje, że Polacy nie chcą czekać z przejściem na emeryturę, choć kwota przyznawanych nie przyprawia o zawrót głowy. Podobno najniższa, jaką obecnie wypłaca ZUS, to tylko 2 grosze miesięcznie w Biłgoraju. Zaś pani, która pracowała w banku 61 lat, otrzymuje 21 tysięcy. Dalej czytamy trochę fantastyczne porady, że wystarczy o kilka miesięcy odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę, by uzyskać wyższe świadczenie w przyszłości. Ponoć chodzi o roczną waloryzację składek, która przeprowadzana jest co roku w czerwcu. Osobiście ciekawi mnie, dlaczego tak niewiele mówi się, że dłuższa aktywność zawodowa wcale nie gwarantuje wysokiej emerytury i skąd ten pochlebny charakter artykułu w stronę niby perfekcyjnych zasad obliczania przyszłych świadczeń. Ile naprawdę odkładasz na emeryturę? Skoro pewna pani pracowała 61 lat w banku i dzisiaj ma 81, to oprócz tak wysokiej emerytury należy jej się Nagroda Nobla za bycie nad człowiekiem. Wyborcza BIS tłumaczy, że w Polsce dziś średnia długość życia to 78 lat i rośnie. Z tych samych badań wynika, że mężczyźni i kobiety, którzy urodzą się w 2030, będą mieli o 4 do 5 lat dłuższe średnie życie niż osoby, które rodzą się dziś. Więc jeśli założymy, że kończymy pracę w wieku 65 lat, to mówimy już o dobrych kilkunastu latach spędzonych na emeryturze. Jeśli przejdziesz na emeryturę w tym wieku, to będziesz potrzebował mniej więcej 500 tysięcy złotych, by żyć w umiarkowanym bogactwie. Wyborcza zauważa, że 500 000 to bardzo dużo, ale oczywiście część z tej kwoty wypłaci ZUS, który da mniej więcej 25-35% z tej kwoty. To oznacza, że we własnym zakresie trzeba zadbać o 2/3 przyszłego dochodu po przejściu na emeryturę. Zatem mając dziś 40 lat i zarabiając 4000 zł na rękę, trzeba zacząć odkładać po 630 zł miesięcznie. Z kolei mając 30 lat, wystarczy tylko 350 zł miesięcznie. Im dłużej oszczędzasz, tym nieproporcjonalnie mniej musisz dokładać co miesiąc, żeby uzbierać docelową kwotę. Mydlenie oczu, że jeśli będziemy pracowali dłużej, to odłożymy na super emeryturę, należy wsadzić między bajki, bo jest to zwyczajne kłamstwo. I tylko sprzedając narkotyki lub dopalacze będziemy w stanie odkładać 600 zł miesięcznie i starczy nam jeszcze na wakacje, kredyt mieszkaniowy i prywatne wizyty u lekarza. Owszem, emeryturę można powiększyć, ale są to kwoty raczej średnie. Jeśli jesteś zainteresowany, jak powiększyć swoją emeryturę siedząc w domu, proszę zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwoneczek pod filmem, bo kolejny materiał już w przygotowaniu, tak samo jak ten wcześniej obiecany o zbieraczach lajków i subskrypcji na YouTube. Tymczasem dzięki i do następnego!